Mardin. Pod nami bezkresna Mezopotamia między Tygrysem i Eufratem, dwoma potężnymi rzekami, gdzie wyrosły pierwsze kultury ludzi. Sumerów, Asyryjczyków, Babilończyków. Meczet z XII wieku. Fontanny ablucyjne, meczet Uludżami. Kopuła meczetu Uludżami. Stare miasto Mardin, zabudowa tarasowa, zwrócona w kierunku Mezopotamii, strony syryjską, która jest stąd kilkanaście kilometrów. Jużgaje. Oliwne, też migdałowce, gdzieniegdzie przygruntowne krzewy winne, ponieważ jak wiemy też Syriacy słyną ze swoich win. To nie są krzewy winne takie pnące, z jakimi mamy do czynienia na przykład na Rywierze Egejskiej czy w Grecji, także jest to trochę inna odmiana winogron. Natomiast plantacji szafranu nie widać. Właśnie to potwierdzenie pierwszej teorii, skąd nazwa klasztor szafranowy, no jest wątpliwa, ale kto wie, może rzeczywiście w dawnych czasach uprawiano tutaj ten szafran. Kilka kilometrów od miejscowości Mardin jesteśmy przy szafranowym klasztorze, istniejącym do dziś od IV wieku. IV wieku naszej ery oczywiście, zbudowany na miejscu dawnych świątyń Boga Słońca, Boga Księżyca, do dzisiaj istnieje. Mieszkają, modlą się tutaj mnisi. Szafranowy klasztor. Wchodzimy do klasztoru szafranowego. Mnisi skończyli właśnie modły. Jeden z zakonników. Dziedziniec klasztoru szafranowego. Oleander.